Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, tworzę blog tylko dla mam, a dzisiaj mam Wam do pokazania taką eteryczną, taką bardzo ulotną książkę. Zobaczcie, tytuł Uczucia, to jest wydawnictwo Tadam. To już jest kolejna książka tego wydawnictwa, która sprawia, że no, mam ochotę powiedzieć gratulacje, dlatego że to jest książka kolejna, która daje do myślenia, zachęca do rozmawiania o bardzo ważnych, czasami trudnych sprawach. Tym razem to jest tytuł Uczucia, autorem jest Janusz Leon Wiśniewski. Tak, to jest ten sam autor, którego pewnie kojarzycie z Samotności w sieci, ale nie wiem, czy wiecie, on też napisał książkę dla dzieci trochę starszych, która jest zrecenzowana na blogu. I to jest właśnie taka filozoficzna podróż, odrobinę naukowa, zresztą taki jest podtytuł. No i tak jak wspomniałam, skierowana do trochę starszych czytelników. Natomiast tutaj już mamy ukłon w stronę tych młodszych, już nawet przedszkolaków. I rozmawiamy o emocjach, czyli temat bardzo, bardzo na czasie, jeżeli macie w domu trochę młodsze dzieci. Ale to nie tylko jest dla przedszkolaków, dla trochę starszych uczniów jak najbardziej też. I jeżeli mogłabym mieć do Was jakąś prośbę, jeżeli będziecie czytać tę książkę, czytajcie ją razem z dziećmi. Dlatego, że po pierwsze jest to wspaniałe przeżycie, bo ona naprawdę naładowana jest wieloma, wieloma emocjami. A po drugie jest napisana z punktu widzenia dziecka, ale dziecka, które obserwuje nas, dorosłych. I to jest chyba taki główny wydźwięk tej książki, przynajmniej ja mam takie wrażenie po przeczytaniu całości, że możemy sobie rozmawiać o emocjach ile tylko chcemy, możemy pisać o nich bardzo długie artykuły, ale tak naprawdę dzieci uczą się, jak przeżywać emocje, jak można przeżywać emocje, po prostu obserwując nas, dorosłych, rodziców, babcie, dziadka, panią w przedszkolu, panią w szkole. To są właśnie te momenty, kiedy dzieci najwięcej się uczą i najbardziej zapamiętują. I mam wrażenie, że mnóstwo takich momentów zostało właśnie tutaj zatrzymanych, uchwyconych i opisanych. I faktycznie one są opisane z punktu widzenia dziecka. To nie są długie historie. Już Wam pokazuję, jak to mniej więcej wygląda. Na przykład zaufanie. To jest cała historia, cała opowieść i w wielkim skrócie opiera się na tym, że babcia obiecała wnuczce, że odbierze ją z przedszkola. Tak się umówiły i babci zależy na tym, żeby dotrzymać słowa, bo jak się coś obieca drugiemu człowiekowi, nieważne czy ten człowiek ma 5 lat, czy 25, czy 55, warto dotrzymać słowa, bo ja Ci wierzę, że po mnie przyjdziesz, babciu, i ja Ci ufam w tym momencie i nie chcę mieć żadnych wątpliwości. A tutaj w tej historii wydarza się coś takiego, że babcia nie może przyjść po tą wnuczkę kompletnie nie z jej winy. To znaczy, tak się czasami zdarza, ale tutaj właśnie skupiamy się na słowie zaufanie. Czyli mimo tego, że babcia wie, że to nie jest jej wina, to i tak nie za dobrze się czuje w tej całej sytuacji, bo wie również, że wnuczka jej zaufała, że wnuczka czeka i babci zależałoby na tym, żeby tego zaufania nie podkopywać, bo zaufanie dziecka to jest naprawdę ogromny skarb. I tutaj mamy taką krótszą historię. Kolejne są może troszeczkę dłuższe. Różnie to bywa przy różnych emocjach. O wstydzie natomiast mamy... Też nie będę Wam opowiadać całej historii, ale wydźwięk tej opowiastki jest taki. Nie powinni się wstydzić ludzie, którzy są na przykład biedniejsi albo którzy są w jakiejś trudnej sytuacji, których nie stać, żeby dziecko wyjechało na wycieczkę z całą klasą. Powinni się wstydzić ludzie, którzy nie rozumieją takich sytuacji, którzy uważają się za lepszych tylko dlatego, że mają więcej. I tutaj na tym bazuje cała historia, opowiedziana oczami chłopca, którego kolega właśnie wstydził się, bo nie stać go było, czy tam jego rodziców, żeby zapłacić za wycieczkę szkolną. Ale mimo tego, że te historie są, powiedziałabym, osadzone na konkretach, na konkretnych sytuacjach znanych dziecku i takich, które maluch potrafi zrozumieć i potrafi sobie w swojej głowie wyobrazić i jeszcze dodatkowo przerobić. Oprócz tej prostoty, choć rozmawiamy o naprawdę trudnych rzeczach, bo wyjaśnić dziecku, czym jest zaufanie, albo kiedy można się wstydzić, kiedy nie, kiedy to jest w porządku, a kiedy nie, czym jest zawstydzanie. O, na przykład ja nagrałam cały jeden odcinek podcastu o tym, że czasami wychowujemy nasze dzieci, zawstydzając je i jakie to ma konsekwencje. To też jest bardzo ważny temat. Ale oprócz tego wszystkiego, zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy ilustracje, jest ich całkiem sporo w książce i one są również niezwykłe, tak jak te historie. Zobaczcie, wygląda na to, że ta kartka jest zagięta zupełnie przypadkowo i mówiąc szczerze, jak wzięłam pierwszy raz książkę do ręki i tak tylko właśnie kartkowałam, to wydawało mi się, że aha, coś tutaj się pozaginało, dobrze, to sobie później rozprostuję. Dopiero jak się wczytałam i przeczytałam całość, zobaczyłam, że to jest taki pomysł na ilustrację. Nigdy w życiu czegoś takiego wcześniej nie widziałam. Mamy tutaj obrazek, jak jest ta kartka zgięta i on się układa w jedną całość, ale jak rozłożymy, mamy już zupełnie inny obrazek dotyczący tej historii, czyli tak jak z uczuciami, każdy przeżywa je trochę inaczej. Jak odwrócimy stronę, mamy jeszcze co innego do zauważenia i tak, jest tych ilustracji tutaj całkiem sporo i za każdym razem, tak jak emocje są różne w nas i różnie je przeżywamy, te ilustracje również są różne, każda jest inna, każda jest trochę inaczej zaprojektowana i każdą też trochę inaczej możemy rozumieć. Spójrzcie tutaj na historię o ciekawości. Chłopiec opowiada nam, że jego mama wróciła z wywiadówki i tam usłyszała, że on jest bardzo dobrym uczniem, ale trochę przeszkadza na lekcji, bo za często pyta, za dużo zadaje pytań i panią to rozprasza. I tutaj też nie będę Wam opowiadać, jak to się wszystko skończyło, natomiast maluch doszedł do wniosku, że ciekawość jednak nie jest czymś złym, nie jest czymś niegrzecznym, bo nawet zwierzęta są ciekawe i tutaj jest też opowieść i oczywiście dorośli również są ciekawi, bez ciekawości ten świat nie szedłby do przodu, więc tak naprawdę ona jest bardzo potrzebna, nie jest niczym złym, nie jest niegrzecznym zachowaniem. I znowu spójrzcie, jaka wyjątkowa ilustracja. Mamy tutaj tego chłopca, który próbuje dotknąć planety, a właściwie nieba. Mamy tutaj różne konstelacje i ta ilustracja jest zrobiona tak, że jest dziura i jak przerzucimy strony, to tutaj mamy lupę, co też jest związane z ciekawością, a tutaj już mamy różne planety, o których możemy sobie opowiadać kolejne historie i kolejne i kolejne. I tak to mniej więcej wygląda, czyli mamy opowieść, mamy dziecko, które przeżywa i obserwuje, mamy też dorosłych, którzy coś przekazują temu młodemu pokoleniu, no i mamy niezwykłe ilustracje, tak, niektóre się właśnie tak otwierają. No jest to książka, która daje do myślenia, ale też zachęca do rozmawiania, więc jeżeli macie w domu przedszkolaka, z którym czujecie, że chcecie porozmawiać o emocjach, jeżeli macie starsze dziecko, to jeśli tylko możecie, przeczytajcie to razem.